Witam i zapraszam na kolejny odcinek z Przygód Janusza. Pod waszą obecność jedyne co zrobiłem to się przespałem. I tylko się troszeczkę po domku przeszedłem, żeby sobie tak do przodu, można powiedzieć, delikatnie zaplanować co z czym, gdzie i jak. Bo trzeba przypomnieć, że na poprzedniej wyprawie nasz łup był bardzo, ale to bardzo obfity. Mamy kilka sztuk fajnych metalowych półek. W końcu przywieźliśmy Januszowi porządne łóżko. Więc co, no czas chyba, kurczę, zacząć się zabrać za tak zwane porządki powyprawowe, tak? Ej, jomuś. No, a że trochę tego mamy, więc starczy mi trężenia. Bierzemy się za robotę. Pokaż, Janusz, co tutaj masz. Spluwy, magazynki, trochę narzędzi. O, właśnie, prostowniczki, tak jest. To jest to, czego chcieliśmy. O, proszę bardzo. Mechanika samochodowa też tutaj jest. Wszystko mamy. Dobra, najpierw sobie rozłóżmy nasze łóżeczko fajne. Tylko ciężko będzie, widzę, bo ono czteroczęściowe, ale dobra, damy radę. O, Janusz, chodź, byś miał łoże królewskie w końcu. Byś się godnie spał. Teraz tak, rozebrać, dopiero zbierzemy cię, bo to my mamy akurat, że tak powiem, kanap nam nie zabraknie na dole, jeszcze kilka sztuk jest, także na luźno. Rozkładaj to i teraz tak, myk. Wyrzuć to tutaj. Dawaj Janusz. To weź, to też, a ręcznik zostaw. Dawaj, kawałki drewna, dechę można wrzucić do pieca na powrocie. I chodźmy sobie po jeszcze jedno łóżeczko. Też sobie zrobimy, już wiem w którym pomieszczeniu, zaraz też wam pokażę. Zrobimy sobie w tym pomieszczeniu takie miejsce stricte do tworzenia amunicji. O, w ten sposób to nazwijmy. I będzie ono na górze. Już wybrałem pomieszczenie i w tym pomieszczeniu mówię, no stricte zrobimy takie miejsce właśnie do... Czemu ty ściągnąłeś plecak? Janusz! Co ty robisz? Gdzie ten plecak jest? Gdzie ty żeś go wsadził? Janusz! No. Załóż na plecy i właśnie mi tu nie odwala jakiś maniany ziomuś. No, kontynuuję, daj to łóżko. No, zrobimy sobie tam zbrojownię. No, co prawda nie mamy jeszcze prasy do tworzenia amunicji, ale na pewno znajdziemy z czasem, także o to się nie martwię. Bo prędzej czy później na pewno znajdziemy. Awa Janusz, rozłożymy ci łóżeczko w końcu porządne. Będziesz mógł spać. Jak człowiek z cywilizacji. O, wiem ci, ciężko. I teraz tak, ustawiamy je sobie tak. Tak, w ten sposób sobie ustaw, no. No i kurde, elegancko. Z czasem sobie tutaj przyniesiemy piecyk, sobie tu przy ścianie piecyk postawimy. Będzie mi odzio. Dobra, punkt kolejny, półeczki. Teraz tak, zbrojownie, moi drodzy, znaczy zbrojownie, miejsce do tworzenia amunicji sobie zrobimy tutaj, o, w tym pomieszczeniu. Te dwie skrzynki byśmy spróbowali je przenieść. Przeniesiemy te skrzyneczki. No, te szafki tu zostaną, no bo szafki się przydadzą na materiały związane właśnie z tworzeniem amunicji. Szafki te dwie zostaną, te dwie skrzynki stąd wyniesiemy. Postawimy sobie tutaj stół, krzesełko, na nim prasa i gitara. Baterie nam się skończyły w radyjku. Dobra, okej. Teraz tak. Krzesełek mamy pełno, więc nam nie zabraknie. Tutaj jeszcze właśnie odłóżmy na razie tutaj rzeczy związane z rolnictwem, bo też musimy zrobić jeszcze stricte szopę pod to. Albo szopę, albo wykorzystamy, chociaż nie, tam ten duży budynek wykorzystamy jako magazyn. Tak, tam zrobimy magazyn. W tym budynku, który jest też na naszym terenie. A szopkę sobie wybudujemy sami.
bo budując sobie od razu, że tak powiem, podszkolimy się w stolarstwie. Także to będzie nam bardzo potrzebne i przydatne. Dawaj, dawaj, Janusz, rozładuj się. Kurtkę strażacką, brudna, zakrwawiona, później cię umyjemy, nie stresuj się. Na razie ją schowaj tutaj, żeby nam niepotrzebnie zajmowała miejsca w plecaczku. O, właśnie, i od razu, zawczasu już możemy tutaj właśnie łuski od strzelby włożyć. Bo tutaj jest wasze miejsce. Bateria, dobra, bateria później tam na dół odłożymy, dobra, chodźmy. Teraz tak, krzesełeczko sobie zwinąć, zanieśmy sobie tam do góry. Żeby to fajnie miało rączki i nóżki. Chodź, Janusz, chodź, ja wiem, że to była ciężka wyprawa, ale żyjesz. Jesteś cały i zdrowy, ziomuś, także nie narzekaj. Dobra, te dwie skrzynki sobie ponieśmy. 30% zepsucia. Janusz, wierzę w ciebie. Pięknie, a drugą? I? Pięknie, Janusz, brawo. Excellent work. Świetnie, świetnie. Chodź, teraz to przełożymy sobie tutaj do garażu, bo nam się przyda. Przydadzą nam się takie tutaj skrzyneczki. Położę tutaj w rogu. Później je wymienimy na, że tak powiem, lepsze jakościowe te skrzynki tutaj brzydkie obok. Także na spokojnie. No i dobra, to mamy rozłożone, to mamy rozłożone, to mamy rozłożone. Stół jeszcze trzeba jakiś tam sobie załatwić. Tylko teraz jest kwestia taka, czy my mamy jakiś stół jeszcze na zbyciu, czy będziemy musieli sobie stworzyć. Tu w szpitalu łóżeczka niech... O, mamy. Stół tutaj jest, że tak powiem, zbędny. Janusz, podnoś stół. Tak jak przypuszczałem, że będziesz w częściach. Ale dobra, to nic. Dawaj, ładuj go. O, Janusz, 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 ty i te twoje nałogi. Proszę bardzo, masz, dotleń się. Żebyś nie mówił, że o ciebie nie dbam. No i elegancko, góra będzie już fajnie zaplanowana. Tak jak mówię, no broń wolę trzymać jak najbliżej siebie. Więc bronie postaramy się wszystkie składować na pięterku. W razie jakby, żeby było, że tak powiem, szybki dostęp do nich. A i czemu wyciągnąć dwie? Zaraz, jak to się mówi, też sobie na strażnicy postawimy szafkę na broń. Pięknie, elegancko. I na tym stole będzie prasa do tworzenia amunicji. Pięknie. Mamy to, co chcieliśmy. Ok, jedziemy dalej z rozkładankiem. Dawaj jedną szafkę, bo pamiętam, że mamy dwie. No i dobrze pamiętam, jedną daj mi na razie. Zgnite warzywa też się wykorzysta, się kompostownik zbuduje. I będą, że tak powiem, nam bardzo ładnie gnić i zamieniać się w kompostownik. Dobra, szafeczka z bronią, proszę cię mi siacz. Czemu nie mogę cię tu postawić? Nie rób mi tego, co cię boli. To ty w pomieszczeniu musisz stać, czy o co ci chodzi? Jeszcze przeciążasz nam biednego Janusza, że aż go plecy zaczęły boleć. Dobra, jak nie tu. Jak nie tu, to nie ma problemu. To my sobie tam jakąś inną półeczkę, bo skrzynkę postawimy sobie sami i tyle będzie. Czy mamy miejsce tu na szafkę jeszcze taką? Mamy miejsce, jeszcze nawet na dwie. To nic, bo zbrojownia potężna będzie tu, no to będzie potężna zbrojownia tutaj. Nie będziemy dyskutować ani się kłócić, tak? Nie, to nie. Dawaj. Ale epicko to zaczyna wyglądać. Jeszcze musimy znaleźć, że tak powiem, zastosowanie dla 6 sztuk szafek stalowych, bo mamy. Owszem, Janusz, przywiozłem ci telewizor lepszej jakości, żebyś miał full HD. Daj tą szafeczkę jeszcze jedną. No wiem, że ciężko, Janusz, ciężko, no ale ty, lepiej taka robota jak być cały czas na krawędzi śmierci, nie? Więc nie narzekaj. Czekaj, tak ją postawimy, będzie lepiej. No i co, moi drodzy, teraz nam pozostaje nic, tylko zapełnić ten tutaj magazyn. Bo miejsca na mamy full.
Miejsca mamy full, teraz kwestia wykorzystania tego miejsca. Dobrze, Janusz, już głodny jesteś, nie ma problemu, już cię karmię. Przywiezionym żarciem oczywiście. Proszę bardzo, twoje ulubione chipsy, jeszcze sobie na dodatek możesz zjeść batonika musli. A ja sobie kawki łyknąłem, bardzo pyszna kawka, dobra. Jedziemy dalej, kurde, porządki. Teraz tak, gdzie tu sobie te półeczki poustawiać, żebyś to fajnie wyglądało? Z tej strony będą skrzynki, tu już kilka półek stoi. Dobra, to jeszcze dwie półki, dwie albo trzy półki tutaj postawimy. I sprawdzimy sobie, ale w magazynie mi się wydaje, jeśli chodzi o nasz mini szpital polowy, to wydaje mi się, albo nawet bym praktycznie był pewny, że tam już półki dwie stoją, więc tam nie musimy dokładać materiału. Tam już dokładać materiału nie musimy. Więc trzeba, możemy się zająć tutaj naszym, że tak powiem, garażem. Nie, bo tu będzie przejście. O, tak, o, w ten sposób. Tutaj postaw półeczkę jedną. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, Janusz. Skrupulatnie pracujesz. O, i w końcu mamy podstawowe wszystkie, kurde, że tak powiem, narzędzia do mechaniki, także jak akumulator czy coś nam padnie, to już nam jest ten scenariusz niestraszny, bo mamy prostownik do akumulatorów. Dawaj, 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 bo tu jeszcze troszkę tych półeczek jest. Jeszcze jedną półkę tu rozłożymy, żeby już mieć pewność, że nam w bliskiej przyszłości miejsca na nic nie zabraknie. Dawaj. I trzecia półeczka, proszę cię bardzo, tutaj. I elegancja Francja, Janusz, elegancja Francja. Dobra. Teraz czas rozładować, mój drogi, materiały wszystkie. Najpierw to, co jest na dole, czyli tak, klucz do kół, klucz nastawny, latarka, maska, to. Dawaj. Dawaj, 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 Janusz. Łom, śrubokręty. Dawaj, wszystko tutaj rozładujemy. Co my tutaj mamy jeszcze? Żarcia dużo. O, elektronika też. Wszystko, wszystko. Zegarki. Jeszcze Janusz, szykuj się, bo będziesz to wszystko rozkręcał. Te zegarki wszystkie będziesz, mój drogi, rozkręcał. Także roboty przed tobą jest jeszcze dużo. Ale nie ma co, że tak powiem, straszyć cię do przodu. Czy żyjesz? Wszystko będzie okej. Okay. No i tutaj właśnie pełno ciuszków mamy, tak jak mi doradziliście uprzednio, by sprawdzać, że tak powiem, ubite hordy. Także troszkę saszetek, troszkę tego mamy jeszcze. Ale okej. Czy mamy tutaj coś jeszcze takiego narzędziowego, co moglibyśmy tu wyładować, jak nam się zmieści do plecaka? Nie, dobra. To lecimy. Na półeczki lecą narzędzia i broń biała. Pyk, 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 pyk i pyk, pyk. I jedziesz, Januszowski. Jak to tu wygląda? No, elegancko, jestem bardzo zadowolony. Dobra, teraz wszystko tutaj. Do naszych skrzyneczek na materiały. Na materiały, tylko czekaj, mamy tu wszystko to, co powinno być zaznaczone jako ulubione mamy. To ładuj tu wszystko, dobra. Młotek, piła są w plecaku, wyładuj to tutaj, żebyś nie był przeciążony. Bateria pusta, naładuj, bo jak sobie ściągniemy sobie duży agregat, to nie będzie... Jest, mamy w końcu wodę, deszcz pada, mamy wodę w domu. Znaczy wiadomo, że w przyszłości podłączymy jeszcze więcej kranów, no bo co to jest jeden kran? Jeszcze w przyszłości więcej podłączymy, ale już dostęp do pitnej wody takiej stałej, że tak powiem, mamy, także nie ma co narzekać. Teraz tak, dawaj to. Gun cleaning idzie do góry, akumulatory dawaj je tutaj. Myk, myk. I moi drodzy, zostało nam... Głównie broń już do rozładowania i żarcie. Okej, okay, dobra, czyli tak, chodźmy te akumulatorki tutaj wyładuj. Myk, myk, zapalniczki, zapałki też. Dobrze jest, bo to się przydadzą te materiały. W ogóle zamknij na razie tę bramę. Po co ma być otwarta? Troszkę się spociłeś, więc Janusz, nie stresuj się, wysuszymy cię. Proszę bardzo. Łyknę sobie kawki. Okej, okay, idealnie. Teraz tak. Tu były jakieś 2-3 książki. Jakieś czasopisma. Dawaj, dawaj.
Właśnie to jest to, że rozładowywanie już nie jest takie przyjemne, abym wręcz powiedział, że czasami nawet jest żmudne. Tym bardziej, jeśli chcesz mieć fajnie wszystko posegregowane. A mój charakter jest taki, że nie pozwoli mi zrobić syfu. Nie pozwoli mi zrobić syfu, ja będę 30 tysięcy razy patrzył na wszystko, byle żeby było wszystko fajnie równo poukładane. Dobra. To już nie zmieścimy. Ale to nic, bo mamy tutaj nowiutki regał na książki. No i co, Janusz, wyładujemy wszystko i czas zacząć, że tak powiem, skupić się na uprawach, bo nam się wszystkie warzywa już powoli kończą. Kończą nam się powoli, a nie ma co się oszukiwać, Janusz. Jedzenie jest ci potrzebne. I to bardzo. Więc będziesz, że tak powiem, zaraz się w rolnika bawił. Ale jeszcze zanim się w rolnika pobawisz, to jeszcze troszkę porozładowujemy. Ale najpierw jeszcze przeczytaj sobie jakiś komiks albo cokolwiek, bo widzę, że ci się nudno. Masz czasopisma, bo tego mamy dużo. Bo ci nudno się zrobiło. Żebyś zaraz mi, kurde, jakiejś depresji nie dostał, Janusz. Więc trzymaj się tutaj, kurde, nam, chłopie. Trzymaj się, chłopie. Twardy bądź. Dobra, zostały nam trzy półki, ale na te półki, musimy sobie wymyśleć inne przeznaczenie. I tak myślę, że te półeczki będą pierwszymi półkami, które wywieziemy i postawimy w tym budynku, który będzie robił za nas przyszły magazyn. Już po prostu zaczniemy je ustawiać tak fajnie. Także na spokojnie, ale dobra, najpierw rozładujmy tutaj wszystko. Dystrybutory z wodą, jak najbardziej są bardzo przydatne i pomocne. Dawaj, a im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Czekaj, jeden może na dole sobie zostawimy, co? Postaw jeden tutaj przy schodach, tak żeby nie wadził nam. Dobra. Teraz show me what you got. Teraz zostały same spluwy. Praktycznie i żarcie. Tylko jest problem natury takiej, że na żarcie nie mamy miejsca, więc już mamy, proszę bardzo, wykorzystanie dla kolejnej półeczki. Dawaj, ustawimy ją sobie na górze w naszej sypialni. Wiem, że cię, Janusz, przeciążam i że ci ciężko, ale to jest gra warta świeczki. I teraz tak, tu stoi dystrybutor, tu stoi kosz. Dobra, później to troszeczkę lepiej przeorganizujemy. Później to troszeczkę lepiej przeorganizujemy i inaczej to poustawiamy. O, postaw tą półkę tutaj. Dobra. Inaczej to proszę organizujemy w ten sposób, że ten kosz stąd wyniesiemy i przesuniemy wszystko do ściany, ale okej. Półeczka rozstawiona. Tam zostały te dwie. Co jest? Wejść mogłem, zejść nie mogę? A, Janusz, Janusz, dobra, weź ten dystrybutor, przestawimy gdzie indziej. Żeby nam tak nie wadził, ale na dole żeby był, bo na dole się jeszcze też przyda. To sobie stój na razie tutaj. No odwróć się, o, dobra. Szybciej, szybciej, Janusz, bo cię plecy już bolą. Okej. Mamy to, mamy to. Dystrybutor z wodą, zostały tak, dwie półki, żarcie i broń. I telewizor! Telewizor jeszcze, Janusz, ty wiksa. Jeszcze trzeba ci przenieść na górę. Dobra. Dawaj, to żarcie zaniesiemy, bo mi trężysz, pierdzielisz, a mało robisz. Zmieścisz te wszystkie puszeczki naraz, czy zmieściłeś? Dobra. Dobra, dobra. Zgnite worki, no to wiadomo, że logika nam podpowiada, że tego jeść nie będziemy. I zostało co? Głównie broń, tu i telewizory. Okej, dobra. Chodź, odłożyć to żarełko. A, no i właśnie, jeszcze trzeba porządki zrobić w kuchni, bo nie miałem wcześniej do czego już żarcia wkładać, także wkładałem wszędzie, gdzie się dało. Także nawet włożyłem do piekarnika żarcie. Także chodźmy sobie to poprzestawiać. Właśnie, z lodówki wyciągnijmy to, czego nie wymaga, że tak powiem, bycia schłodzonym. O, mąka na pewno nie musi być schłodzona, ale tak jak mówię, no nie mieliśmy miejsca. Bo zamrażarki nie napakowałem nic? Nie. Okej, dobra. No i tu napakowałem jeszcze trochę tej ciecierzycy i czarnej fasoli. Dobra. I okej, i już wszystko będzie ładnie posegregowane. Bardzo ładnie. Żarełko już na swoim miejscu. Janusz, czy ty jesteś znowu znudzony? Ziomuś! Coś robisz? Rozwijasz się. Nie idziesz, nie stoisz w miejscu.
A ty mi ciągle, gościu, marudzisz. Bardzo nieładnie z twojej strony. Bardzo nieładnie. Dlatego... A bo masz, masz książkę se przeczytaj. Jest dłuższa i będzie cię ten... Że tak powiem, powinno ci dać więcej emocji. Dobra, książeczka przeczytana, już jest lepiej. I tym sposobem... Dawaj, tutaj zostało nam bronie. Dobra, to dawaj to wszystko stąd. Tak, wszystkiego naraz nie załadujemy, bo tutaj mamy 180 rzeczy aż załadowane, także luźno. Dobra, załadowałeś, jesteś przeciążony, okej. Już idę, Janusz, nie krzycz na mnie. Jesteśmy już przy końcówce. Już większość rozładowałeś, większość uporządkowałeś. Patrz, jak ci kurde fajnie idzie. Tak. Tutaj na półeczkę do naprawy broni wszystko ma być ładnie w miejscu, posegregowane. WD-40, dobra, teraz tak. Dawaj, Janusz! Leć, Janusz! Leć! Orzełku, leć! Dobra, tutaj... Nie ma już za bardzo miejsca, dobra. Daj pauzę, żeby ci plecy nie jebły. Do końca. Broni części, broń palna. Dawaj tutaj, broń palna. Cyk, cyk. Jedziesz. Okej, magazynki teraz tak. Magazynki i sprzęt do, że tak powiem, magazynków i sprzętu. Magazynek. Myk, myk, myk. I została nam tutaj części i broń biała. Broń biała to na dole, na półeczki do garażu. Okej, dobra. Znowu ci się palić chce. A, Janusz. Aż, zapal sobie, dotleń się. Dotleń się, biedaczku, dotleń się. Dobra. I teraz tak, daj tą spluwę. Daj to ammo. Myk, karnister i zostało nam półki z nitożarcie, a i tak jeszcze teraz, dobrze, wy, moi drodzy, na ziemię i teraz tak, pokaż kotku, co masz w środku, proszę bardzo, dawaj te spluwy, tyś jest fajny, no ten rewolwer jest fajny, ma pierdzielnięcie. Tactical Glock, magazynek do M9, 15 naboi w magazynku. No, kiciu, ty mi się przydasz. Oj, ty mi się przydasz. Okej, mamy to, teraz tak, to wszystko z powrotem na pakę, bo to mi nie będzie potrzebne. Z torebką nie mam zamiaru, że tak powiem, się wozić. Teraz tak, to też proszę to wynieść, bo to musi iść na miejsce do strzelb, to też wyniesiemy. Karnister na benzynę, dawaj, od razu go tutaj do skrzynek wsadzimy. No i kurde, Janusz, zajebiście, za przeproszeniem, to zaczyna wyglądać. Naprawdę zaczyna to bardzo przyjemnie wyglądać. Bo kurczę, wszystko jest zorganizowane już powoli, moi drodzy. Wszystko ma swoje miejsce. A ja bardzo lubię, jak wszystko ma swoje miejsce. Bo wtedy wszystko wiem, gdzie co jest. Tylko jeszcze stąd musimy wynieść ten spółek, bo tu jeszcze wiem, że na półkach gdzieś kilof leży nieszczęsny. I chyba jeszcze siekiera leży. A to nam niepotrzebne w półkach, gdzie powinny znajdować się bronie palne. Więc to też wyniesiemy sobie stąd. Dawaj, Janusz. Miejsc jeszcze z bronią, to mój drogi, ty masz tyle do pierdzielenia, że... Coś czuję, że tu jeszcze będzie mało miejsca. Ale nie ma co, że tak powiem, pierdzielić do przodu i się zastanawiać nad tym. Tylko trzeba korzystać i pracować z tym, co się ma. Zapomniałeś do magazynu dołożyć broń białą tutaj na półeczki. Janusz, ty już jesteś wycieńczony. Spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą, Janusz. Teraz tak, tutaj te 80 kiepów możesz odłożyć tutaj. Bo nie ma co się oszukiwać. Papierosy też są, będą nam potrzebne do tworzenia środków ochrony roślin. I z tego co pamiętam, papierosy są przydatne do tworzenia środków na szkodniki. A mleko bądź mleko w proszku, w puszkach jest potrzebne do tworzenia środka na pleśń. O ile pamięć mnie nie myli. Okej, dobra, to posegregowane. Janusz, dobra, zjedz sobie coś jeszcze, zanim się położymy. Masz swoje chipsy ulubione. I tutaj też będziemy musieli to posegregować, żeby wszystkie, jakby to nazwać,
narzędzia kuchenne były też w jednej półce. No bo porządeczek, wiadomo. Janusz śpi na swoim nowo przywiezionym łóżeczku. I nie mów mi, że ci będzie niewygodny, stary, bo to jest łoże królewskie. Także teraz też powinieneś się szybciej wysypiać, szybciej nam wstawać. Miejmy nadzieję, bo jakość snu mamy wysoką już. No i tak jest, moi drodzy, mamy to w końcu. Janusz nie będzie nam wstawał o 12. No bo co, poszliśmy koło chyba 22 z hakiem, położyliśmy się spać, a wstał nam prawie, no wstał nam przed 7, tak jest, miodzio. I moi drodzy, żyjemy już miesiąc, 17 dni, 23 godziny. No można powiedzieć, że miesiąc, 18 dni. Ulubioną bronią mamy maczetę i 1800 sztywnych na koncie. Janusz, powoli, powoli robi się z ciebie Rambo. O, masz ziemniaczki sobie świeże zjedz. I z tym, że surowe, ja wiem. Ale zjedz. I te butelki z napojami też trzeba powyciągać stąd. No i ładuj to tu, albo wróć. Po co? Będziesz to później rozładowywał, ty baranku. I teraz tak, napój pomarańczowy, połóż przedmiot. Myk, 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 myk. A Jezu, nie tu. Miałeś to położyć na szafce. O, tu, 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 tu. Jedziesz. Dobra. Butelka wody, sztuk 5, połóż 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy oto, a tu jeszcze dwie. Połóż przedmiot, raz i dwa. Pyk, pyk, dobra. Elegancko, elegancko. Znaczy no, elegancko jest tym, że Janusz jest znowu znudzony. Stary, cały czas biegamy, cały czas latamy, cały czas działamy. Jak to jest, powiedz mi, że ty jesteś znudzony? Nie mogę tego zrozumieć. Dopiero będziesz miał być prawo znudzony, jak będziesz siedział i będziesz czytał wszystkie książki, będziesz się uczył. Wtedy będziesz mógł powiedzieć, że ci się nudzi. Jest nudno. Ale na ten moment? Stary, ty kurde, biegasz cały czas, nie zatrzymujesz się na 5 sekund, a tobie jest nudno. Telewizor na chwilę najpierw do plecaka, bo kawałek musimy go przenieść, a musimy jeszcze stary telewizor podnieść. Do góry. Do góry, do góry, Janusz. Chodź sobie, telewizor wymienisz, mój drogi. Ale masz, kurde, TVX-a byś miał. Ja pierdzielę, dawaj go. Mamy tego Volteka. Co z tobą mam zrobić? Rozbiorę cię. Rozbiorę cię, weź go, połóż tylko na chwilę tutaj. Po co będziesz go dźwigał? Albo na razie, wiesz co, leż sobie tutaj zapasowy, bo to nigdy nie wiadomo. Ciebie wypakuj. Przepraszam. Ty dziadu. I. Ale odwróć, o właśnie. No Janusz, nie możesz mi powiedzieć, że ciebie nie dbam. Nie możesz mi powiedzieć, że nie dbam. Patrz kurczę, jaki masz sprzęt. I jeszcze tak sobie pomyślałem, że można te dwa krzesełka badziewiaste. Połóż wszystko. Te dwa krzesełka wyniesiemy i przyniesiemy sobie to kurde fotel. A co my będziemy siedzieć na krzesełkach? Co nie, Janusz? Chyba, że ewentualnie zrobimy tak, że sobie jedno krzesełeczko tu zostawimy. O! To krzesełko stąd wyniesiemy i tu sobie postawimy fotel, żeby móc sobie z fotelka oglądać TV. Czekaj. To jedno krzesełko. Dobra, ciebie też się później pozbędziemy. Okej. Okay. Tu jedno krzesełko na takiej estetyki też można położyć przy stoliku. Dobra. Dobra. Teraz tak, trzeba przestawić ciężaróweczkę naszą. Naszą kochaną ciężaróweczkę trzeba przestawić, no będziemy, nie będziemy tych dwóch półek przez taki, że tak powiem, kawał nieść. Sobie podjedziemy, kurde. No już widać, że też trzeba się zająć podwórkiem, wyrywaniem trawy i ścinaniem drzew, bo zaczyna nam tu się powoli robić burdello bum bum. Co nam się nie podoba. Ale Janusz, podjedziemy sobie tu pod naszą drugą haciendę. O, tak właśnie. To jest tutaj se stań. Zaraz tak, ogarnijmy sobie, jak to tutaj wszystko w środku wygląda. My zrobimy tutaj z tego zajebiście fajny magazyn. Tylko najpierw trzeba zrobić tu porządki. Już widzę, że będziemy tutaj mogli sobie kolejny kran zamontować z wodą. Okej, dobra. Dobra, to wszystko przyniosimy stąd. Te plecaki szkolne dawaj podnieś, żeby nam się tutaj nie walało. Okej.
Na razie możesz je tutaj schować. Tu w tych szafeczkach też się zrobi porządek. Dobra, Janusz, fajnie było, ale teraz masz robotę, mój drogi. Książka jest przeczytana, więc jedziesz. Jedziesz, Janusz. Trzeba wszystko tutaj rozłożyć, żeby mieć tutaj ładny, czysty teren. Bo to, mój drogi, będzie twój magazyn. Sobie ten taborecik, sobie jeden zostawię, później sobie go przeniosę do domu. Jakieś wykorzystanie dla niego znajdę, spokojnie. Dawaj, te krzesełka, wal to na łeb. Ale już widzę, że tu będzie potężny magazyn. I o to chodzi. Dawaj. O to chodzi, Janusz. Tutaj sobie rozłóż to wszystko. Ładnie, czyściutko, porządek będzie, więc będziemy zadowoleni. Śnieg z deszczem na zmianę pada. Ale spoko, nie będę krytykował. Niech se pada. Prąd mam wyłączą, coś czuję, że za kilka dni. Ale jestem święcie przekonany, że ustawiłem wszystko, że nie zmieniałem akurat tutaj kwestii tego, kiedy odłączą prąd i wodę. Może jakiś bóg czy coś? Wątpię. Woda już jest wyłączona. I jeszcze trochę. Prąd się jeszcze trzyma, ale to mówię, no na dniach na pewno będzie wyłączony. Śnieg sypie. Ty już mokry. Zaraz się wytrzemy. Spokojnie, nie panikuj, Janusz, nie panikuj. Panika tutaj jest nam niewskazana i niepotrzebna, bo nie ma ku niej powodu. Dobra. Mamy ładnie wyczyszczone, mamy. A, jeszcze ten taborecik sobie weź, no. Chodź taborecik. Dobra. Chodź taborecik, na razie cię tu położę, żebyś mi nie przeszkadzał. Oj, chyba jeszcze wiatr na dworze wieje. Czekaj, zanim wyjdziesz, spokojnie, masz. Wysusz się, żebyś mi chory zara nie był. Trzeba dbać o naszego Janusza. Tak jak myślałem, wiatr wieje, zimno. Dobrze się wytarliśmy. Teraz tak, po jednej półeczce, dawaj te półeczki. Bo czas rozpocząć, kurczę. Układanie wszystko tego tak, jak wyglądać powinno. Teraz tak, pokaż kotku, co masz w środku. To wygląda tak. Czyli tu byśmy zmieścili jeden rządek. Raz, dwa. Tu wolne i raz, dwa. Idealnie, dobra, kładziemy tu. Pięknie. Będzie to wyglądać tego kosza. Trzeba będzie się stamtąd pozbyć, ale to tam już... Pomniejszy problem. Dawaj, Janusz, cyk. I zostały nam worki ze zgniłą żywnością. No to tak jak mówiłem, machniemy kompostownik. I wszystko otwieramy i wrzucamy po prostu do kompostownika. Niech już tam nam się, kurczę, kisi. No i elegancko. I tu będą takie dwa rządki szafek. Tu jeszcze drugi taki rządek, że tak powiem, dołożymy. I będziemy mieli zajebiści magazyn. Tutaj co jest? Tu jest kibelek z martwą myszą. Ale to ja nie, to ja nie potrzebuję. Tak, te drzwi są poza bazą. Czyli trzeba będzie później jeszcze dodatkowo zabezpieczyć. Tutaj mamy coś ciekawego? Nie. Dobra. Teraz tak, dawaj te deski i gwoździe. Bo z nich sobie zrobimy kompostownik od razu. Nie będziemy latać. Kawałki drewna, później wiadomo, co z nimi zrobimy. Janusz, zaraz sobie zapalisz. Spokojnie, ziomuś. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie, znowu jest spokojnie. Dawaj. Ładuj, Janusz, ładuj. Ładuj to. No i jeszcze miałem wcześniej mówić, ale zapomniałem, to wspomnę jeszcze raz. Kolejny raz i będę to powtarzał cały czas. Śliczne dzięki za tak ciepły odbiór mojej twórczości. Naprawdę jestem wam, moi drodzy, zajebiście wdzięczny. I tylko jeszcze dla tych, co oglądają kanał, a nie zasubskrybowali, co nie? To tam wiecie, jak się pomylicie gdzieś z pomyłką, możecie z czoła walnąć w subskrypcję. Ja się nie obrażę. Dobra, dawaj, trzy kompostowniki i będzie idealnie. Dobra, Janusz, bo widzę, że ty, twój nauk krzyczy, to masz, dotleń się.
Ta, takie małe drzewko ci ciężarówkę całą zasłoniło. Dobry jesteś. Dobra, tam dawaj na wstecznym. Tu powinno być już czysto i bezpiecznie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. I. Teraz tak, zgniłe bakłażany, no otwórz to wszystko. Przeciążymy cię trochę. Ale będziesz żył. I teraz tak. Zgniłe. Zapraszam do kompostownika. Elegancko. I tym oto sposobem będziemy mieli swoje własne źródło nawozu. Co się nam, kurczę, bardzo przyda. Dobra. Ładuj to na razie wszystko do tego jednego kompostownika. Okej. Okay. Teraz tak, paka zamknij. Woreczki chodź sobie tu odłożymy na razie. Póki jeszcze szopki nie zrobiliśmy naszej na narzędzia. Stricte związane z rolnictwem. I teraz tak, dawaj wszystko co związane z pisaniem, z czytaniem. Zbieramy stąd. No tutaj będzie magazyn nie do tego. No plecaki też, dawaj wszystko. Wszystko Janusz, ładnie tutaj zrobimy porządek. Znaczy w sumie można powiedzieć, że już zrobiliśmy porządek, jeszcze tylko zostały te kawałki drewna do wyniesienia. No a tam jest tylko zgniły szczur. Dobra, dawaj te kawałki drewna. Dawaj, do pieca od razu sobie wrzucisz. Myk. No i co Janusz, no kurczę. Już to zaczyna wyglądać, mój drogi. Zaczynasz ładnie żyć. Zaczynasz być powoli samowystarczalny. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. No i co? Mamy ładnie przygotowany jakiś fajny magazyn. Czekaj, bo ja tu jeszcze widzę karteczkę. Kartkę papieru, dawaj to. No. Teraz mamy wszystko przygotowane. Teraz tylko nic, tylko zwozić nam szafeczki. Pozostało. Okidoki. Teraz kawałki drewna trzeba powrzucać do wiadomego miejsca i tutaj te nasze wszystkie pisadła wrzucić też do miejsca, że tak powiem, przeznaczenia. Dobra, wrzuć to do drugiego kominka, a czemu nie? Kawałki drewna sztuk 15, dobra, wrzucaj. Ale Janusz szybciej. I już też idziemy coś zjeść, spokojnie. Dobra, w razie, że tak powiem, mrozów mamy drzewa już trochę w kominkach też naładowane. Teraz tak, wszystko co związane tutaj z pisaniem, gumka też weź, spinacz też weź, plecaki nie, plecaki szkolne do ciuszków włożymy. Także spokojnie, dobra. Ej, deska jeszcze nam została, to jeszcze jedną deskę też wrzuć. A co tam, a ten tutaj ile już jest opału? 103 godziny, elegancko. No, tylko nie wiem, czy jeszcze będziemy mieli, że tak powiem, okazję korzystać w tą zimę z piecy, bo mamy już 18, kurde, styczeń już jest niby. Więc zobaczymy. Dobra. Co masz do odłożenia? Gąbeczki i od razu chodź tutaj do kuchni, sobie coś zjemy. Ty, weź się wyłącz. Po co mnie na prąd tracisz niepotrzebnie? Zresztą zaraz cię rozkręcę. Okej, gąbeczki tutaj włożymy. Mały chromowany toster. Nawet nie wiedziałem, że tostera zwinąłem. Dobra. Teraz tak, stąd szafki, wszystko co nie jest jedzeniem trzeba wziąć. Wszystko co nie jest jedzeniem, czyli tak odznacz. I tam jeszcze na górze było coś. Tak jest. Odznacz. Tak jest. A cała reszta zapraszam na półeczkę. Bo tutaj w tej szafce jest nasze miejsce na wszelakiej maści materiały związane z gotowaniem. O kurde, gwoździe to odłożyłem. Sorry, dawaj te gwoździe. Gwoździ żreć nie będziesz. Chyba, że o czymś nie wiem. Janusz, chcesz mi coś powiedzieć ciekawego? Albo w sumie nie mów, wiesz co, nie mów. Im mniej wiem, tym lepiej śpię. To w sumie mi nie mów. Masz, wysusz się i chodź. Sobie coś zjemy. Teraz tak, mamy mikrofalówkę.
Mamy piekarnik, mamy jedną lodówkę. To już tutaj widzę, że będziemy jeszcze dodatkowych materiałów potrzebować. W postaci, kurczę, no na pewno jakąś dużą lodóweczkę przemysłową byśmy musieli tu jeszcze zwieść. Że tak powiem, obowiązkowo. Jest nam potrzebna. Duża jeszcze kolejna lodóweczka. Bo... No bo już się nam, kurczę, miejsce na żarcie kończy. O, miska. Weź tą miskę, połóż tak, żebym ją widział. To wtedy będziemy sobie sałateczki na bieżąco też machać. Okej. Okay. Janusz, 16:20, jesteś już troszkę zmęczony. Spoko, spoko. Ale co, moi drodzy? No udało nam się. Wszystko mamy rozładowane. Wszystko fajnie posegregowane. Tak jak mówiłem. Tam jest główna zbrojownia. Tutaj będzie pomieszczenie do recyklingu amunicji. Tutaj póki co mamy ciuszki i materiały takie. O, jeszcze troszeczkę miejsca mamy. W tym pomieszczeniu zrobimy sobie jeszcze dodatkowo w przyszłości garderobę, taką potężną garderobę. Tutaj wiadomo, balkon to tu nic zrobić nie będziemy. A tu w tym pomieszczeniu, moi drodzy, zrobimy sobie siłownię w przyszłości, żeby naszego Janusza podekspić, kurczę, i podszkolić go. Tylko że najpierw, żeby trzeba zrobić siłownię, najpierw trzeba mieć materiały związane z siłownią, także to jeszcze, że tak powiem, w przyszłości. Najlepiej, żeby zdobyć materiały do siłowni, no to Louisville do tego będzie najlepsze. Ale chyba wszyscy wiemy, z czym się wiąże Louisville. No i dobra, mamy plan. Tu już niektóre rzeczy mamy fajnie zaplanowane. Na dole mamy garaż i narzędzia, tam będzie magazyn. Szpital polowy też jest zrobiony. A, właśnie, i na dole jeszcze, w tej kuchni przemysłowej ala, zrobimy sobie taką potężną kuchnię, taki potężny magazyn na żarcie. O. Czyli wychodzi na to, że tak, przywieźliśmy pełno półek, a wychodzi na to, że potrzebujemy drugie tyle, jak nie więcej. Worek na śmieci tutaj też, gwoździe tutaj. Janusz? Nie zszywacz, tylko gwoździe miałeś położyć, ty gamoniu. No Janusz, dobra. Chodź tutaj sobie tu o rozłożyć resztę tych rzeczy. Pach, 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 butelkę nie i cienie do powiek też nie. No Janusz, odznacz te cienie do powiek i butelkę. Dziękuję. I została nam butelka cień do powiek. Dobra, cień do powiek damy sobie tutaj. Nie wiem, po co jeszcze nam jest potrzebny. Mam nadzieję, Janusz, że się nie odkleisz kiedyś, nie będziesz chciał się malować. A raczej nie. Dobra. Butelkę napełni sobie tą. Napełni wszystkie. Skorzystaj z wody. Dobra. I tą jedną buteleczkę sobie też połóż tutaj na zlewie. Wiemy, że mamy wody pod dostatkiem. Okej. Okay. Masło orzechowe 1900 dzień. Dobra, to zjedz pół. Zjedz sobie pół i my, moi drodzy, musimy wymienić sobie oręż. Musimy sobie wymienić oręż, bo bejsbolem raczej to my drzew nie pościnamy. Może być bejsbolem problem z tym. Dajcie mi jakąś siekierę w fajnym stanie. Bo tamte dwie strażackie, on tu już jedna zepsuta nawet. Dobra, weź tą, której nigdy nie naprawiałeś. Widzę, że tutaj materiały rzemieślnicze, w sensie siekierki, to też troszkę po dupie nam dostały, ale dobra. To nie jest nic, z czym nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić. Daj mi klej do drewna, Janusz. Tak jest, potrzebuję klej do drewna. Weź od razu wszystkie, to od razu to przelejemy. Przesyp, dolej wszystko, a nie takie pojedyncze bity będą. Wszystko, a jeszcze nie, dobra, przesyp. Jest, już, git, dobra. Napraw naszą siekierę. Oho, proszę bardzo, klej do drewna skuteczny. Napraw ją na fulla. A jeszcze troszkę. Dobra. Siekiera sprawna, inny 100%. Janusz. A, tu już niektóre skrzynki pełne. Dobra. Mamy siekierę, mamy to. To, czas zacząć czyścić tu podwórko, bo tu burdel. No, to co? Jedziemy, najpierw powycinamy tutaj te kurcze drzewka zbędne. Aha, to są krzaki, dobra.
Szukaj drzew. To jedno sobie może na razie zostać. Okej, nie ma więcej? No to usuwamy krzaczki. Usuń krzaczki. Dawaj, dawaj, jazda, jazda, Janusz. Jest tu jeszcze jakiś krzaczek? Tu jest jeszcze krzaczek. Proszę bardzo. No. Janusz, powiem ci, no jeszcze musisz zadbać troszkę o tereny, że tak powiem, przydomowe. I będzie to wyglądać ekstra. Tutaj co są za dwa worki? A, zgniłe wory, dawaj. Więcej kompostu. Więcej kompostu, Januszowski, więcej kompostu. A ten ci się przyda. Ten ci się przydać bardzo przyda. Otwórz, otwórz. Otwórz, dobra. A nie chcę tutaj dwa kompostowniki, że tak powiem, już zaczną działać. Okej. Okay. Dobra, idziemy teraz. Tutaj nie widzę żadnych krzaków. A tu są. Janusz. Dawaj, dawaj. Nie ma, że boli. Praca, praca. Pogoda paskudna, to się musisz ruszać. Żeby ci zimno w dupsko nie było. No, jestem bardzo zadowolony. Postępy idą nam bardzo ładnie. Dobra, Janusz, teraz jest wyrywanko trawy, będziesz się bawił w ogrodnika. Speedy Gonzales. No jak ci idzie szybko? Myk, myk, myk. Ale nikt ci nie pozwoli zwalniać. Więc nie zwalniaj. No, wyczyścimy sobie, że też będzie się lepiej, kurczę, tutaj nam jeździć. I ten żwir by nam się, worki ze żwirem by nam się przydały. Tylko kurde, no to trzeba by było na wyprawę jechać, Janusz. Zatem myślisz, że worki same przyjdą? Otóż nie. Nie przyjdą same. Ale Janusz, trochę cię zmęczymy jeszcze zanim się pójdziemy spać położyć. Dawaj, dawaj. Porządki trzeba porobić też. Bo zaraz nam to tak pozarasta, że będziemy mieli chatę, ale będziemy w dziczy, kurde, mieszkać. I nie będziemy mogli z chaty wyjść, kurde. Wszystkie te gałązki, te kiki, wszystko się nada do palenia do pieca. Dawaj, Janusz, patrz, 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 pięknie. Rwi. Ciebie nieszczęsna przyczepko jeszcze trzeba przestawić, bo tak stoisz na środku. Ni w ząb, ni w oko. O, trochę już tego wrywałeś, dobra. Która mamy? Godzina 22, można powiedzieć już. Dobra, chodź, Janusz, odpoczniesz. Odpoczniesz sobie, masz, zajarej. Te worki, chodź, jeszcze odłożymy. Masz, dotleń się, dotleń, mój drogi, dotleń. Te worki tutaj sobie odłóż. One są nam niepotrzebne, na razie. Później będą niezbędne. Do przenoszenia nam kompostu. Chodź, chodź, Janusz, chodź. 22. Ładnie, żeś zapracował. Proszę bardzo. I teraz tak. Poszedłeś spać równo o 22. O której wstaniesz tam? O której ty nam wstaniesz? No, jest lepiej. Wyłączyli prąd. Moi drodzy, prądu nie mamy. Nie mamy prądu. Szybko podłącz agregat, bo się nam żarcie zepsuje. Teraz kwestia, o której godzinie oni w nocy ten prąd włączyli. Ale dobra, jesteśmy już bez prądu oficjalnie. Agregat trzeba cię zalać. Już to robię. Już to robię. Już to robię. No i co? Tak gadałem i się doczekałem. Odłączyli prąd. I odłączyli nam prąd. O, Janusz, dawaj, 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 trzeba, kurczę. Mam karnister przecież. Dolej benzyny. Dolej benzyny, nalej benzyny ze zbiornika przyczepy. Tak jest, to bym potrzebował, a nie dolewać benzyny do niego. On jest zalany, ziomuś. Agregat. Ty jesteś podłączony, tak jest. Dolej benzyny, dolej wszystko.
Okej, okay, informacja 100-100, jedziesz. No i moi drodzy, właśnie nastał czas, kiedy jesteśmy już w 100% sami samowystarczalni. Sami mamy prąd, sami, że tak powiem, sobie wodę organizujemy, także prosta droga, już tylko zostało nam nic więcej, tylko przetrwać. Dobra, sprawdźmy tylko tak, tu prąd jest, tylko teraz tak, jak już używamy agregatu, to już nie ma, że się wszędzie światła palą niepotrzebnie. Tu mamy przecież lodówki, dobra. Dobra, jesteśmy w domu. Tu w kiblach, pogaś te światła. Tu na korytarzu, zgaś na razie to światło. Tu w kiblu, nie pali się, dobra. Tutaj też się nie pali, tu też się nie pali. Tutaj pali się, już się nie pali. Tutaj. Dobra, zasilanie jest, wszystko jest. Gitarka, fajnie, fajnie. Tutaj też się nie pali. Okej. Okidoki. Tu się też nie pali. No, tu się pali, ale tu wiadomo, tu się musi palić. Okej. Dobra, wracamy do czyszczenia, tak? Wracamy do czyszczenia, bo tutaj żeśmy, kurczę, nie skończyli. Odłóż ten karnistor, po co go będziesz ze sobą targał. Dobra. Elegancko. Ty, właśnie, bo ty mnie tu... Przeszkadzasz mi tu, wiesz? Chodź, Hamwik, tobą będzie najlepiej go przestawić. Oj, w jakim ty stanie jesteś? Aj. Nic, naprawimy cię. Nie panikuj. Będziesz jak nowy. Obiecuję ci. Będziesz jak nowy tuniuni. Będziesz jak nowy, bo nam jesteś potrzebny. O, ale ty ubity jesteś, biedaku. Dobra. No tak, zawróćmy sobie fajnie. Gdzie cię tak fajnie ustawić, żebyś tym tutaj nie przeszkadzała nam? Hm? Powiedz mi, gdzie cię ustawić. Dobra, wiem, gdzie cię ustawię. Spokojnie. Dobra. Ładnie. O, jeszcze troszkę. No. O, właśnie, o to mi chodziło. Tak miało być. Odłączaj. Elegancko. Właśnie, musimy się mechaniki w końcu poduczyć, bo... Musimy, że tak powiem, zacząć się w końcu zabierać za naprawy naszych samochodów. Zresztą sami widzicie, w jakim stanie silnik Hamwika jest. Gdybym mógł mówić, to bym mi powiedział, że jestem walnięty na łeb i że napraw mnie. A ja mu na to powiem, naprawię cię. Wszystko w swoim czasie. Dobra. Okidoki. To mamy. Ty jeszcze krzywo stoisz, co mnie bardzo irytuje i mi się nie podoba. No. Nie mam w ogóle pomysł, że ci postawimy tutaj, żebyś tam tak nie wadziła. Chodź. O, pięknie. Idealnie. A jeszcze ty. Gertruda. Myślisz, że o tobie zapomniałem? Nie. Janusz o tobie nie zapomniał. Co, musimy jeszcze wybudować drugą strażnicę tutaj z tej strony. Bo jest nam bardzo potrzebna. Chodź, Gertruda, cię postawimy tutaj. Aj, nie w płot. Nie w płot, spokojnie. No i dobra, pięknie, mamy to. Janusz, ja bym cię prosił, no bo to trzeba ogarnąć, więc, że tak powiem, jedziesz. Speedy Gonzales i wyrywanie trawy. Kto ci pozwolił zwolnić? Nie ma czasu na zwalnianie, ziomuś. Jedziesz na pełnym gazie. Dobra. Elegancko. No, zaczyna to fajnie wyglądać. Konkretna baza. Teren przed bazą już też zaczyna fajnie wyglądać. Bo się robi, że tak powiem, przejrzyście. No.
A teraz jak mam być z wami szczery, to ten żwir jest nam niezbędny, żeby sobie te ścieżki posypać. Żeby móc sobie na tym jeździć tutaj lepiej. Ale no nic, na razie nie mamy. A jak mamy, to może jeden z dwa worki. Max, z tego co kojarzę. Że jeszcze nie poszalejemy sobie z tym za bardzo, ale... Nie, jedna wyprawa jeszcze Janusza czeka. Więc jeszcze nie raz będziemy mieli okazję woreczków nas wozić. Dobra. Tutaj na razie wyczyściliśmy sobie tutaj okolice. Weź te patyki pozbieraj, to wszystko od razu do pieca wrzucimy. I się przejdziemy i zobaczymy, czy mamy ten żwir, chociaż te 2-3 woreczki, to już byśmy, że tak powiem, zrobili zalążek dróg. Dobra. Chodź, odłożysz to wszystko do pieca. Czekaj, bo tutaj są jeszcze jakieś pierdółki. Tak? Czy nie? Aha, dobra, nie. Okej. Nie no, Janusz, zaje fajnie to wyglądać zaczyna. Dobra. Dawaj tu to do pieca wszystko. Dorzuć opału, bal drewna. Dobra. Dorzuć opału, gałązki. Wszystko wal. Chcesz się pierdzielić. Myk. No i tym oto sposobem mamy fajnie załadowany piec. Tutaj mamy wszystko zorganizowane. No co, zostały nam porządki na podwórku. Potężne porządki na podwórku nam zostały. I najważniejsze według mnie, no to teraz musimy się w końcu zająć uprawą roślin. Bo. Co my, ziemniaków mamy parę? No i to koniec. A nie ma co się uszkiwać. No, potrzebujemy coś jeść. Ma zjedz ziemniaczki jeszcze ze dwa. Żebyś nie marudził, że o ciebie nie dbamy. No i moi drodzy, tak to wygląda. Powoli zaczyna wszystko nabierać kształtu. Jak tam czysto teren czysty wokół? Czysto. Tutaj czysto. No co? Ja dzięki śliczne za kurcze oglądanko i za uwagę. Ja cieplutko wam jeszcze raz dziękuję, się powtórzę oczywiście. No i co? I zapraszam na kolejne przygody Janusza. Widzimy się w następnym odcinku.